dzisiejszej ekobudce zobaczymy, jak chroni się głuszce w Beskidach, opowiemy o walce z rośliną inwazyjną, jaką jest barszcz sosnowskiego, dowiemy się, dlaczego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach finansuje takie inwestycje jak zakup wozu strażackiego czy modernizację pływalni. Posłuchamy też samorządowców, którzy zdecydowali się przeznaczyć promesy z Polskiego Ładu na cele ekologiczne. Wrchczadeczka to jeden z przysiłków Jaworzynki w Beskidzie Śląskim. Tutaj Lasy Państwowe od lat zajmują się hodowlą głuszców, które zostają później wypuszczane do lasów nie tylko w Polsce. Głuszec jest to ptak, który jest w herbie naszego nadleśnictwa Wisła. Na tych terenach po I wojnie światowej występował dosyć licznie, a za czasów Habsburgów, którzy władali tymi terenami, szczególnie w masywie Baraniej Góry i okolicznych górach, głuszce były spotykane i polowano na nie. Ten gatunek został wzięty pod ochronę w 1995 roku. I pod koniec lat 90. zrobiona inwentaryzacja głuszca w Beskidzie Śląskim wykazała, że jest go drastycznie mało, bo około 10-15 osobników, więc postanowiono założyć wolierową hodowlę na terenie naszego nadleśnictwa, na terenie obecnie Karpackiego Banku Genów. Od 20 lat, czyli od 2002 roku, hodujemy tutaj w wolierach głuszca i wypuszczamy, uwalniamy na wolność, wsiedlając w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, generalnie w Karpatach, w Sudetach. Przez te 20 lat udało się wyhodować prawie 1200 ptaków, z czego 1000 zostało tutaj sprzedanych w kraju, uwolnionych w kraju, natomiast około 200 do hodowli zagranicznej, do Niemiec, Austrii, Litwy, Łotwy, Estonii. By ta działalność mogła być dalej prowadzona, 6 czerwca 2022 roku podpisana została umowa pomiędzy Lasami Państwowymi a Katowickim Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj podpisaliśmy dwie umowy na dofinansowanie dwóch zadań dla Lasów Państwowych. To łącznie około 100 tysięcy złotych dofinansowania, które przeznaczone zostaną na ochronę gatunkową głuszca oraz na wsparcie edukacji ekologicznej. Wsparcie edukacyjnej działalności nadleśnictwa Wisła dotyczy głuszców, ale także edukacji związanej z rolą pszczół w ekosystemie leśnym. Pasiekę mamy tutaj typowo usadowioną na lesie, a w tym roku powstał taki budynek edukacyjny, który w bezpieczny sposób może pokazać z bliska pszczoły, właściwie lot tych pszczół i prace, które tutaj mogę sobie wykonać, w bezpieczny sposób przedstawić przez szybę wszystkim uczestnikom różnych grup, które będą zainteresowane takim oprowadzeniem, rozwinięciem tematyki pszczelarskiej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspomaga bezpośrednio lasy w ochronie przyrody. Ochronie przyrody tej szeroko pojętej, tej, której bezpośrednio tutaj mówimy o kwestii gatunków ginących, czyli tutaj bezpośrednio głuszca, którego tutaj mamy woliery hodowlane i tu po prostu wyhodujemy nowe pokolenia głuszca, który jest później wprowadzany bezpośrednio w swoje siedliska naturalne, z których kiedyś został po prostu wyparty. Ważne zadanie to ochrona czynna przyrody, to ochrona zagrożonego gatunku, jakim jest głuszec. To też działanie, które pokazuje, że także w tym aspekcie czynnej ochrony przyrody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska robi bardzo dużo i są to dla nas bardzo ważne zadania. Coraz częściej mamy doniesienia, obserwacje, że te głuszce są w naszych Beskidach. Nie są już gatunkiem skrajnie nielicznym. Widuje się ślady. Jest to gatunek płochliwy i trzeba umieć zauważać ślady jego bytowania, bądź czasami trafi się szczęście, że się tego ptaka zobaczy. Zaczynamy dopiero tutaj to pracować, no to może, ja wiem, będzie już ze 20 arów, no ale do fajerantu, jak się to mówi, jeszcze trochę czasu zostało, także jeszcze popracujemy. Jesteśmy w Pietrzykowicach w powiecie żywieckim. Trwa tutaj akcja wykaszania barszczu sosnowskiego. Wszystko dzieje się dzięki współpracy Fundacji Zaangażowani.pl z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i gminą Łodygowice. No przyznam, że się szczerze, że jesteśmy przerażeni.
W tej chwili jest na obszarze 40 hektarów na terenie gminy Łodygowice do wykaszania w różnych miejscach. Ten barsz porasta w trudnych przede wszystkim miejscach, gdzie trzeba podchodzić do tego ręcznie, podkaszać to, bo nasze działania są proekologiczne, nie czynimy to chemicznie, tylko wycinamy je mechanicznie, tak żeby nie szkodzić przyrodzie. Przede wszystkim pszczołom, różnym gatunkom owadom. Bardzo niebezpieczny. Gdyby tego dotknąć gołą ręką, to poparzy jak pokrzywa. Znaczy teraz on chyba jeszcze nie jest taki bardzo żrący, dopiero jak podrośnie jeszcze trochę i zacznie się pojawiać kwiatostan. Wtedy jest najbardziej niebezpieczny. Tak, trzeba go skosić, nie pozwolić mu się rozwinąć w kwiat, wysypać nasion i wtedy przez jakiś czas, jak się będzie kosić przez kilka lat, to zaginie. Akcja związana z usuwaniem barszu sosnowskiego trwa już od 2019 roku. Zaczynaliśmy od usuwania 20 hektarów. W tym momencie razem z Wodami Polskimi, z Fundacją Zaangażowani.pl w tym roku chcemy usunąć barsz sosnowskiego na obszarze ponad 40 hektarów. Także jest to dla nas bardzo istotna akcja związana bezpośrednio z bezpieczeństwem zdrowia i ludzi, i zwierząt. Także bardzo cieszymy się, że możemy to w tym roku realizować i mamy nadzieję, że także w kolejnych latach, bo mamy świadomość, że nie jest to akcja jednorazowa, wymaga ona ciągłej, organicznej pracy i będzie kontynuowana także w latach następnych. Przede wszystkim trzeba odpalić tam maszynę, tamtą, na kluczyk, no i potem połączyć się zdalnie połączyć się no, radiowo przez komunikator. Nie? To jest bardzo proste sterowanie. Przód, tył, na boki. Joysticki dwa, tak? Tak, joysticki. No, obroty, zwiększanie obrotów, żeby lepiej kosiła. Wody Polskie, zarząd zlewni w Żywcu musi być tutaj aktywny, jeśli chodzi o taką sukcesywną i stałą walkę z barszczem sosnowskiego. Jest to roślina inwazyjna. Dbamy o nasze cieki, rzeki, potoki. Chcemy, żeby mieszkańcy korzystali z tych walorów naturalnych zasobów. Natomiast, żeby było bezpiecznie, musimy dbać o to, żeby utylizować ten barsz i nie doprowadzać do jego rozrastania się. Do tej pory stosowaliśmy zabiegi chemiczne, natomiast w porozumieniu z Fundacją Zaangażowani.pl doszliśmy do wniosku, że tutaj działania proekologiczne w tym roku zostaną zastosowane, czyli wykaszanie, przecinanie korzeni w miejscach, gdzie występują pojedyncze sztuki, iniekcja wrzątkiem do korzenia. Zobaczymy, jaki efekt nam to przyniesie. Wszystko przed nami. No, jest to metoda prób i błędów, nie ukrywam. Metoda, roślina jest bardzo trudna do usunięcia, natomiast no, mam nadzieję, że uda nam się przywrócić naturalny krajobraz tutaj naszych łodygowickich terenów. Oczywiście jesteśmy przeciwnikiem stosowania środków chemicznych do utylizacji barszczu sosnowskiego. No, chemia, jak wiadomo, przenika poprzez grunt do naszych cieków, więc jest to niewłaściwe w naszej ocenie działanie, więc my staramy się w sposób mechaniczny utylizować ten barszcz. W tym roku przeznaczymy 100 tysięcy złotych środków na likwidację tego barszczu sosnowskiego. Bardzo się cieszymy, że gmina Łodygowice włączyła się w ten projekt oraz Fundacja Zaangażowani.pl. Świetna akcja, bardzo dobra i bardzo potrzebna, bo jak widzimy tutaj, nawet na tym terenie barszcze sosnowskiego, są to rośliny bardzo takie inwazyjne, które z roku na rok zarastają coraz większe tereny i powierzchnie, są bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i dla wszystkich osób, które się stykają z tym i naprawdę każda akcja, która powoduje, że mamy tego mniej na naszych terenach, szczególnie tak pięknych terenach jak tutaj w gminie Łodygowice, na terenach tam, gdzie mamy wodę, czyli tam, gdzie się dobrze odpoczywa, spaceruje, spędza czas i bardzo się cieszę, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mocno włączyły się w te działania, bo jest to działanie proekologiczne, ale również działanie związane z bezpieczeństwem naszym, naszych dzieci, naszych rodzin, przyjaciół i wszystkich ludzi, którzy chcą spędzać czas na łonie natury. Jeśli chodzi o obszar działania zarządu zlewni w Żywcu, to mamy powiat żywiecki, wadowicki, Kęty, Sucha Beskidzka. Jest wiele obszarów, niestety, na których porasta barsz sosnowskiego, natomiast po diagnozie terenu z przykrością muszę stwierdzić, że najwięcej tej rośliny niestety porasta gminę Łodygowice i Lipową. Więc tutaj się skoncentrowaliśmy na początek i tutaj będziemy podejmować pierwsze działania. Kiedy pan Bogusław Biernat, reprezentujący Fundację Zaangażowani.pl, zgłosił się do nas z tą piękną inicjatywą, postanowiliśmy się do niej włączyć. My jako Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na co dzień wspieramy oczywiście działania związane z rolnictwem
oraz pszczelarzy. Tutaj właśnie jest typowe działanie dla pszczelarzy, żeby utworzyć te pożytki dla pszczół, no i zlikwidować ten barszcz, który od wielu, wielu lat zalega na tych terenach i nie tylko, no i psuje otoczenie, psuje krajobraz, no i przeszkadza też rolnikom. Założeniem tego projektu jest obsadzanie kwietnymi łąkami nieużytków na terenie gminy Łodygowice, Lipowa, Łękawica, Gilowice. Staramy się w te miejsca właśnie, staramy się zniwelować ten barszcz, walczyć z tym barszczem, żeby w miejsce tych właśnie tych, gdzie porastają te barszcze, można było w przyszłości posadzić kwietne łąki, zasadzić drzewa miododajne pod kątem pszczelarstwa, tej strategii powiatu żywieckiego, która jest wspaniale przygotowana, opracowana. Także żeby oprócz tego, żeby za tymi słowami pisanymi poszło też, poszły jakieś konkretne czyny. Teraz wystarczy nacisnąć raz i on połączy się radiowo z tym urządzeniem. Już gotowy do pracy. My planujemy w tym roku 2-3-krotne podkaszanie tego barszczu na terenie właśnie gminy Łodygowice, tak żeby po prostu nie dopuścić, żeby ten barszcz zakwitł, żeby po prostu się te nasiona nie wysiały, po prostu żeby osłabiać cały czas tą, przez kilka lat tą roślinę, żeby niwelować właśnie po prostu, żeby ona znikła. Teraz przenieśmy się do Bielska-Białej, gdzie z okazji Dnia Strażaka i obchodów jubileuszu Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej został przekazany wóz strażacki z drabiną ratowniczą. Zakup dofinansowywał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Możliwe było uzyskanie kolejnych środków, w tym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 847 000, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przekazane w kwocie 800 tysięcy. To wspólne działanie doprowadziło do zakupu nowej drabiny za kwotę 3 miliony 600. Za tą cenę otrzymujemy nowoczesny sprzęt. Straż Pożarna to formacja, która zawsze pierwsza jest na miejscu różnego rodzaju zdarzeń. Nie mówimy tu tylko o ochronie ludzi, ochronie mienia, ale także o ochronie środowiska naturalnego. Pożary to przecież zdarzenia, które oddziaływują bardzo negatywnie na środowisko naturalne, ale mamy także różnego rodzaju wypadki, zdarzenia, zanieczyszczenia chemiczne środowiska i dlatego my jako fundusz możemy i wspieramy zarówno Państwową Straż Pożarną, jak i Ochotnicze Straże Pożarne. Dzięki temu darowi poprzedni wóz strażacki mógł zostać przekazany jednej z ochotniczych straży pożarnej na terenie powiatu bielskiego. Duże wyróżnienie, natomiast wydaje mi się, że jednostka w Bystrej gwarantuje to, że drabina będzie wykorzystywana jak należy, jeszcze przez wiele, wiele lat będzie służyła. My samorządowcy dając z siebie wszystko, bez Was nie dalibyśmy rady. Za tą pomoc wykraczającą poza Wasze codzienne jeszcze parę lat temu obowiązki serdecznie Wam w imieniu wszystkich samorządowców dziękuję. Dziękuję i strażakom zawodowym, i strażakom ochotnikom na ręce 52 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, sumując te jednostki i w mieście Bielsku-Białej, i w powiecie bielskim. To wielka przyjemność uczestniczyć w tego rodzaju uroczystościach, a przede wszystkim widzieć także, jak ta formacja, jak Państwowa Straż Pożarna i także Ochotnicze Straże Pożarne rozwijają się. Te prezentowane dzisiaj samochody świadczą o tym, że jesteście bardzo potrzebni, jesteście zawsze pierwsi na miejscu zdarzeń, różnego rodzaju zdarzeń, chronicie nasze życie, nasze mienie, ale także chronicie środowisko naturalne. I ta nowoczesna drabina, która została w ubiegłym roku zakupiona, podniesie także bezpieczeństwo w Bielsku-Białej i w powiecie. I cieszę się, że jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogliśmy w jakiejś części uczestniczyć w zakupie tego sprzętu. Ale nie byłoby tego bez dobrej współpracy z różnego rodzaju instytucjami, przede wszystkim instytucjami rządowymi, Komendą Państwowej Straży Pożarnej.
Teraz jesteśmy w Cieszynie. Przy tutejszej filii Uniwersytetu Śląskiego działa pływalnia, która została zmodernizowana również dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak, to ważna inwestycja, bo to wsparcie w zakresie termomodernizacji obiektów akademickich. Także tutaj pokazujemy, także, że także i w tej dziedzinie, w zakresie modernizacji obiektów i sportowych, i edukacyjnych, także Wojewódzki Fundusz robi wiele. Zmieniło się wszystko. Obiekt jest ekologiczny, energooszczędny, piękny, jeśli chodzi o kolorystykę i funkcjonalność. Ma termoizolację, elektroniczny system obsługi klienta. Nareszcie w sposób nowoczesny i bezpieczny może służyć zarówno społeczności akademickiej, ale przede wszystkim społeczności Cieszyna i regionu. No jest bardzo ważną inwestycją w infrastrukturę sportową. Od wielu lat basen wpisany w obiekty sportowe Cieszyna, teraz po tak wspaniałej modernizacji na pewno będzie przyciągał nie tylko mieszkańców miasta, ale też i całego powiatu. Bardzo się cieszymy, że się udało tą współpracę nawiązać odnośnie remontu basenu przy jego przebudowy, jak również to, że inwestycja w tych czasach, że tak powiem, dojechała do końca. Obiekt będzie bardziej przyjazny środowisku. My tylko takie inwestycje wspieramy, które niosą ze sobą efekt ekologiczny, także tutaj ten obiekt po modernizacji, ten efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii posiada. Budynek musi być ekologiczny i energooszczędny. To był warunek uzyskania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska, ale trzeba powiedzieć, że wsparli nas także, wsparło nas miasto Cieszyn, starostwo powiatowe, Ministerstwo Sportu, no i Uniwersytet Śląski wyasygnował także sporą część środków. Dzisiaj koszty utrzymania to jest podstawowa sprawa. Na basenie ciepła woda, powietrze, do tego izolacja czy wymiana okien to jest dzisiaj podstawowa rzecz. Cieszymy się, że tak wiele źródeł dofinansowania było, bo ani sam uniwersytet, ani samo miasto by nie było w stanie dokonać tej inwestycji. No bez mała 10 milionów złotych. To dla UIS-u w skali naszego skromnego budżetu naprawdę to są kolosalne pieniądze. W Bielsku-Białej zostały wręczone promesy na inwestycje, które będą finansowane z programu Polski Ład. Z zadowoleniem zauważamy, że wiele gmin zdecydowało się na zgłoszenie do programu inwestycji o charakterze ekologicznym. Tak, to będzie modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów w UIS-ołach, gdzie proszę sobie wyobrazić, no pan redaktor zna UIS-oły, więc topografia terenu, tak, to jest bardzo trudny teren. My musimy mieć mobilny sprzęt, który odbiera odpady od mieszkańców w przysiłkach wysoko położonych. My musimy mieć odpowiednio przystosowaną infrastrukturę do później selekcjonowania tych odpadów, do ich dalszego transportu. I te środki, które tutaj mamy, zabezpieczają nam to, co chcieliśmy w pierwszym etapie zmodernizować u nas w UIS-ołach. Więc to jest to, co na bieżąco dotyka ludzi, z czym ludzie się codziennie stykają. Dwa projekty termomodernizacyjne szkół wiadomo, źródeł ciepła, jeden projekt kontynuacja wodociągu w Juszczynie. Zainwestujemy między innymi w wodociąg, ponieważ brakuje nam wody, woda ogólnie jest bardzo potrzebna, jest jej coraz mniej. Mamy 3 ujęcia wody, chcemy stworzyć 4. ujęcie, rozbudować troszeczkę wodociąg dla mieszkańców. Zainwestujemy w drogi lokalne i przede wszystkim jedna z takich większych inwestycji za prawie 5 milionów złotych zainwestujemy w farmę fotowoltaiczną, aby być bardziej bardziej ekologiczni oraz mniej płacić za prąd, który drożeje coraz bardziej. Czyli szeroki wachlarz z wniosków samorządów, które będą służyć mieszkańcom, czyli te najpotrzebniejsze potrzeby i takie wsparcie, gdzie idą środki na konkretne cele, no jest bardzo dobre i cieszymy się, że no, te kwoty nawet do 10 milionów złotych, które szły do samorządów, no są dobrymi środkami. I to już wszystko w tym programie. Do zobaczenia.